Organizatorem turnieju Huragan Cup jest firma Fan & Football przy współpracy z Wojciechem Siutą z Lido Sportu. Dwudniowy turniej w kategoriach 2009, 2010, 2011, 2012. Drugiego dnia gramy w kategorii 2013, 2014. Teraz zaczynamy kategorię 2015, 2016. Gramy w pięciu kategoriach wiekowych. Łącznie zgłosiło się do nas 38 drużyn. Głównie są to drużyny z terenów Podhala, ale mamy również z okolic Limanowej, czy wczoraj mieliśmy nawet ze Słowacji ekipę. W starszych rocznikach zorganizowaliśmy klasyfikację końcową, natomiast w młodszych rocznikach prowadziliśmy turniej bez klasyfikacji końcowej. Czyli każde dziecko dostało pamiątkowy puchar, medal oraz pamiątkowe gadżety od naszych sponsorów. Oprócz nagród drużynowych mamy również nagrody indywidualne, które otrzymali zawodnicy, którzy swoją postawą dobrze wyglądali na boisku, strzelali dużo bramek, ale też zachowywali się fair play wobec siebie, wobec przeciwników i za taką postawę po prostu nagrodziliśmy tych zawodników pamiątkowymi gadżetami. Jest to kolejny turniej organizowany przez firmę Fan & Football. Chcielibyśmy w najbliższej przyszłości zorganizować więcej takich imprez na terenie Podhala, może w przyszłości gdzieś dalej. Takie turnieje odbywają się w dużej mierze dzięki sponsorom i partnerom naszego wydarzenia. Z tego miejsca chciałbym od razu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego eventu. Przede wszystkim Kubę Roszczaka, koordynatora grupy w Huraganie Junior, który w dużej mierze pomógł nam przy organizacji. Natomiast co do sponsorów, chciałbym podziękować firmie usługi maszynowe Ślimak, a także Stopiak Park Handlowy, Górska Grupa Inwestycyjna, Termy Bukowina, a także gmina Nowy Targ. Dziękuję również firmie Zoma Promo za pomoc przy organizacji, firmie MZ Media, która kompleksowo zabezpieczyła naszą imprezę, Podhale Region. Podziękowania również dla Michała Rutkowskiego za sprawne przeprowadzenie imprezy.